Dobra, tutaj nie ma co mieszać. Jak ubiór? Ubiór dobrze. 42%. Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. The stands here, the Corva, as the locals call them, make for quite an impressive sight. All in support of the grand old lady of the Italian game. And as you can see, we've already started here. Has a hit! Very well to get to that. Cruyff is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. And it's hoisted clear. Yeah, just that deep defense again. They seem perfectly happy to invite teams onto them. Going through, hits and O Boże. Słucham? Podgrzać zupę? To już za chwilę podgrzewam. Cristiano Ronaldo. And it's Cristiano Ronaldo. And here's Nedved. Cristiano Ronaldo has a goal! Co tu się stało? Co tu się stało? Vieira zahamował. No was. Niesamowite. Cristiano Ronaldo really was well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. Looks to thread it through. That's clear cut. It's a free kick. Good take. Courtois będzie bronił jak szalony. Courtois znowu bronił jak szalony. Understanding, Peter, in this team has developed to an instinctive level whereby
the pass and move philosophy is executed with great precision now. Forward it goes. De Bruyne floats one over. No o Jezu, świetne, to było świetne podanie. O Boże, gdzie ten Beckenbauer podał? No niesamowite. Znowu! Trzeci raz z rzędu! Trzeci raz z rzędu! No tak, oczywiście, bo przecież tutaj... Cristiano Ronaldo. And here's Beckham. Beckham. Early ball. Oh, where he Dobrze, że w ogóle wyszedł. Tragedia, jakaś tragedia. No, ja stwarzam sytuację, Aubameyang wali po słupkach. To jak Aubameyang się obraca, zostawia wiele do życzenia. No i no tak, no bo przecież jakby to było, gdyby ten Cristiano Ronaldo. I tutaj ten jest wszystko okej, no. I ten umie się cofnąć. O Boż, o Boż, o Boż. No Jezu, co ty żeś zrobił, Vieira? Niesamowite. No tak, no i oczywiście co, standardzik.
Cristiano Ronaldo. Good challenge. He just stood firm. Ale podał. Cristiano Ronaldo. Cruyff. He's there to receive it. Nedved. He does have an assist to his name. De Bruyne. No i dlaczego Maradona został? Dlaczego Maradona nie poszedł za akcją? Jasne. Jasne, Maradona stoi, oni nie idą za akcją. Przecież to jest jakaś paranoja, no. Stoi i nie idzie za akcją, no to przecież jakaś paranoja jest, no. Ta obrona u niego idealnie gra. Moja obrona nie wiedzą, jak się poruszyć. No tak, i oczywiście, no co? No tak, no bo przecież on nie weźmie i nie uderzy z pierwszej. Wow, nareszcie taka szmata, po prostu masakra. Niesamowite. Przy samej końcówce. Ominął, po prostu ominął piłkę. No powiedz mi, jak to jest możliwe? Ominął po prostu piłkę. Leciał do piłki i ją ominął. Ominął piłkę. Niesamowite. Stanął i ominął piłkę. I ten. I Courtois mecz życia. Moje omijają piłkę, nie dotykają jej, bo po co? Bo przecież jest tak blisko, to nie trzeba zebrać piłki. A przeciwnika, bramkarz, mecz życia, po prostu mecz życia. Mecz życia, mecz, mecz życia tutaj, no oczywiście, bo przecież jakby było inaczej, gdyby jeden od drugiego się nie potknął. Fenomen, fenomen.
Fenomen. Fenomen. Jeszcze raz fenomen. Fenomenom. O Boże. Frightly. No tak, no oczywiście, bo nikt nie podejdzie i nie kopnie tej piłki, pomimo iż jeden jest blisko, drugi jest blisko, to nie, nic żaden nie podejdzie, nikt nie będzie chciał jej zdobyć, a u niego będą się ustawiać idealnie. I Courtois oczywiście jak zwykle, jak struna wysunie się, niesamowite. Ja go cisnę, no to jest właśnie fenomen. Ja go cisnę, ale nie, on strzela bramki, bo ja muszę napierdziałać po słupkach i po tych. A o co on tam się potknął? Ja mam takie pytanie, o co on tam się potknął? Bo ja nie wiem, o co on tam się potknął. Do kogo on podawał, też nie mam pojęcia, bo to nie było podanie tam, gdzie powinno pójść. No i oczywiście, bo jego zawodnicy będą idealnie szli pod ten. I tak, do Beckhama się odbije. Bo jak żeby było inaczej. Jego zawodnicy są idealnie ustawieni. No, Messi pójdzie z akcją. Dobrze, że w ogóle... Idealnie, jego i to było idealne ustawienie każdego obrońcy, który był. Marquinhos i Van Dijk mu się idealnie ustawiali. Ja nic nie mogłem zrobić. Nic nie mogłem zrobić. Przecież to była jakaś totalna porażka. Przecież to było w ogóle taka porażka, że to głowa mała. Przecież to było... Ojo. No, chyba tak, chyba na dzisiaj mam dosyć. Na dzisiaj mam dosyć tych jebanych oszustów, bo po prostu mam dosyć, no. Mam dosyć, jak mnie gra wyruchała dzisiaj trzykrotnie. Trzykrotnie mnie gra wyruchała po prostu w idealnym tego słowa znaczeniu. Dosłownym i idealnym. Idealnym.